Szanowni rolnicy, chciałbym Was zaprosić do lektury najnowszego, 14 numeru tygodnika poradnika rolniczego, w którym piszemy m.in. o tym, ile i dlaczego tak mało Unia Europejska da polskim rolnikom z powodu globalnego kryzysu żywnościowego. Co dalej z cenami nawozów, także potasowych i fosforowych? Piszemy też o rolniku, który kukurydzę po wymłóceniu pakuje do rękawów, gdzie czeka ona na wysuszenie, nawet wiele miesięcy. Odpowiadamy na pytanie, dlaczego w gospodarstwie z Kalisza Pomorskiego lepiej sprawdza się ciągnik z ładowaczem niż ładowarka i czy niebawem będziemy testować świnie na ASF domowymi testami takimi jak na COVID. Dlaczego rolnik produkujący 1,5 miliona litrów mleka odszedł ze spółdzielni Mlekpol? I na zakończenie, jak przedstawicielki narodów ukraińskiego i polskiego łączą się pod znakiem pieroga. Zachęcam do lektury. Jeżeli ktoś nie ma naszego tygodnika, wystarczy kliknąć na link poniżej. Natychmiast wyślemy darmowy egzemplarz.